Sławku. Trzy książki, które musi przeczytać każdy młody, ambitny człowiek. Jedna książka, Czarny łabędź Nassima Nicholasa Taleba, pokazuje, gdzie można odnieść największy sukces, ale też największą porażkę, wybierając jakie zawody można liczyć na bezpieczny i dobry żywot. Świetnie tłumaczy, jakie kryteria należy brać pod uwagę przy decyzji o swoich najważniejszych wyborach życiowych właśnie wtedy, kiedy się ma 18 albo 19 lat.